czyta pani książki? Tak. A jakie najczęściej? A różne, historyczne lubię i przygodowe. Ulubiony gatunek to też historyczne, przygodowe? Tak. No czasami jakieś romanse, ale rzadko. Jakie pani książki najbardziej lubi? Historyczne, powieści obyczajowe, takie. A za co pani lubi te książki? Za treść. A jest jakaś alternatywa teraz dla książek? W sensie? No, czy można książki czymś zamienić, czy jednak to nie będzie to samo? Nie, nie będzie to samo. Książki rozwijają wyobraźnię. Książki rozwijają mowę. No, ja sobie nie wyobrażam bez książek. Wolę nieraz przeczytać książkę niż obejrzeć film. Tak. A jakie najczęściej? Najczęściej komedie i jakieś fantazy. A za co pani lubi książki? Za to, że są ciekawe. A jakie najczęściej? Agaty Christer. Ostatnio czytałam tatuażysta na podstawie obozu. Nie pamiętam autora. No tak teraz mi tak trudno powiedzieć. No za, to dużo. A za co pani lubi książki? No, że przekazują prawdę. I to, co, no może nie tak prawdę, jak tylko to, że jaśniej to okazują, bo nieraz film jest inaczej przekazany, książka lepiej to pokazuje. A czy według pani są jakieś alternatywy dla książek? No, w tej chwili raczej wszystko idzie po internet, nie? I książki też ściągają w internetu, że takie papierkowa książka jest już bardziej mało znana, nie? A jednak lepszy jest internet czy papier? Nie, lepsza książka papier. Dla mnie jest lepszy papier. Historyczne nie tylko. A dlaczego historyczne? Proszę pana, trzeba wiedzieć coś o swojej ojczyźnie, żeby można przekazać dzieciom, wnukom, niech coś na ten temat wiedzą. To jest podstawa naszego życia, naszego bytu, być Polakiem albo nie być, nie? Czytam książki. A jakie najchętniej? A takie bardziej takie lubię książeczki, na przykład takie romantyczne. Ostatnio czytałam taką młodzieżową Pożegnanie przyjaciela, bardzo mi się podobała, także czytam książeczki. Czy według pani jest jakaś alternatywa dla książek, czy jednak książka to jest ta tylko papierowa i nic więcej? No nie, wolę książkę. Nie jeszcze, bo wiem, że można przez internet, przez nie. Ja wolę książkę czytać. Oczywiście, że czytam książki. A jakie najczęściej? Fantastyka. A za co pan lubi książki? Za to, że są ciekawe historie, można sobie wyobrazić różne ciekawe światy, to mnie fascynuje. A czy według pana jest jakaś alternatywa dla książek, czy jednak książka papierowa to jest coś, czego nie da się zastąpić? Znaczy, książka, gra czy film to są zupełnie różne inne światy. Książka ma tą zaletę, że mogę sobie wyobrazić to, co mi się podoba, nie muszę się opierać na wizji i kogoś innego, więc nie można zastąpić książki niczym innym.